Kolejny raz święto niepodległości w Lublinie uczczono wojskowym piknikiem, podczas którego prezentowane były maszyny bojowe i uzbrojenie. Najmłodszych mieszkańców miasta najbardziej interesowały czołgi i transportery. Wśród starszych furorę robiła wojskowa grochówka. Waldemar Kotula, jestem kustoszem Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych z Żagania. Sam, kiedy miałem kilkanaście lat, właśnie bardzo interesował mnie taki sprzęt, który tutaj widzimy. No a rzeczywiście jest to sprzęt z brygady chyba najlepszej w Wojsku Polskim i posiadającej najbardziej nowoczesny sprzęt. Także możemy zobaczyć tutaj Leoparda 2. To jest ten Leopard, który jest na wyposażeniu brygady. Możemy zobaczyć, tak jak teraz tutaj ogarniam wzrokiem, haubicę samobieżną Goździk. Możemy zobaczyć sprzęt przeciwlotniczy. Możemy zobaczyć sprzęt opancerzony wojsk rozpoznawczych i wiele sprzętu indywidualnego. Także tłum się kłębi. Myślę, że każdy dla siebie znajdzie coś ciekawego. Okazuje się, że te maszyny wcale nie są takie pojemne. Nawet dzieciaki niekiedy mają problem, żeby się zmieścić w środku. Są dostosowane akurat do tej ilości żołnierzy, którzy są przewidywani do obsługi, czyli po prostu w przypadku czołgu to jest 4-5 osób, jeżeli chodzi o chałupicę samobieżną 3 osoby, jeżeli chodzi o transporty opancerzone to są również 4 osoby. Ja akurat zajmuję się sprzętem historycznym i muszę powiedzieć, że ten sprzęt z okresu II wojny światowej stanowił większe wyzwania niż ten współczesny dla żołnierzy w czasie II wojny światowej.